Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium Biblii zatytułowane Proces Sądowy. Dzisiaj uczestnikami dyskusji są Beata, Grzegorz i Mariusz. Ja mam na imię Remigiusz i będziemy wspólnie omawiali bardzo ciekawy temat: sądu, który prowadzi Bóg nad ludźmi. Zanim jednak zaczniemy studiować pismo święte, pomodlimy się o Boże prowadzenie podczas naszego studium. Panie Boże, łaskawy, Tobie dziękujemy za kolejną możliwość otwarcia Twojego słowa i poznawania tych praw, które na kartach tej wspaniałej księgi objawiłeś. Dzisiaj chcemy na temat sądu rozmawiać, rozważać pewne być może trudne kwestie. Wierzymy w Twój dobry, sprawiedliwy i miłosierny charakter, dlatego też ta prawda o sądzie nie zbudza w nas jakichś negatywnych emocji. Panie wierzymy, że pewnego dnia Twoja sprawiedliwość i Twoje królestwo zwycięży, ale zanim to się stanie, musisz we właściwy sposób, Panie, ocenić postępowanie ludzi i wydać właśnie swój sprawiedliwy wyrok, by przywrócić harmonię, porządek i aby Twoje królestwo mogło w pełni... Zatriumfować. Dlatego, o Twoją mądrość, błogosławieństwo dla nas, dla, dla naszych y, widzów, prosimy Ciebie, a Ty wysłuchaj prośby naszej przez imię Pana i zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Teraz zacznę od takiego osobistego pytania, o osobiste emocje. Jakie wrażenia wywołuje w Was. Jeżeli doświadczyliście tego, wezwanie na rozprawę sądową. Kiedy przychodzi listonosz, wręcza wam kopertę, prosi o podpisanie tego listu, bo taka jest procedura, i otwieracie, dowiadujecie się, że zostaliście wezwani na rozprawę sądową. Czy ja byłem pięciokrotnie, policzyłem sobie te wszystkie moje kontakty z sądem, dwukrotnie jako pokrzywdzony. Trzykrotnie jako świadek, więc nie czułem zbyt, zbytnich emocji, ponieważ wiedziałem, że e, jestem w tym sądzie bezpieczny. Nie wiem, jak by to było, gdybym był na przykład osobą oskarżoną. Myślę, że emocje byłyby skrajnie odmienne. Kobieta natomiast reaguje trochę inaczej. Nie jest tak bardzo spokojna w takich chwilach. Przynajmniej ja też miałam takie doświadczenia, kiedy zostałam wezwana. W sumie to dwa razy: raz jako świadek i raz jako też pozwana. Więc można powiedzieć, no to nie było nic przyjemnego. Aczkolwiek powiem Wam, że w tej sprawie czułam się mimo wszystko pewna, dlatego że wiedziałam, że no nie zrobiłam nic złego. No i rzeczywiście sprawa była po mojej stronie. Niemniej jednak. Zawsze, nawet jeżeli jest coś, co wzbudzało pewne, pewien niepokój, to, to nawet jeżeli jesteśmy pewni tego, że wszystko było ok, było dobrze, to zawsze są pewne emocje, pewna niepewność, co będzie, jeżeli ktoś się pomyli z wyrokiem. Niemniej jednak to wszystko zależy też od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, jak reagujemy, jak jesteśmy pewni w danej sytuacji. No i też, czy jesteśmy otwarci na taką szczerość przed, przed może osobami, które gdzieś będą wysłuchiwały. Ja podobnie byłem kilka razy w charakterze świadka, natomiast. Oczywiście towarzyszyły mi też pewne emocje. Sprawa była dość oczywista i miałem poświadczyć pewne rzeczy, więc wydawało się to bardzo proste moje uczestnictwo. No niemniej jakieś to emocje temu towarzyszyły, bo budynek, który nie jest odwiedzany zbyt często. Można powiedzieć, że osoba, która reprezentuje państwo, zadaje pytania, informacja wcześniej, że nie można skłamać, bo grozi jakaś kara, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to to powoduje, że, że jakieś emocje temu towarzyszą. To ciekawe, że nikt z nas nie przechodzi obok takich sytuacji obojętnie. Ja też pamiętam moje wizyty w sądzie, właściwie wyłącznie jako świadka. Ale też zawsze budziło to pewne moje emocje, ponieważ spodziewałem się na sali sądowej, że będę pod a, ogniem różnych pytań, czasami takich podchwytliwych ze strony albo prokuratora, albo adwokata, albo też sędziego. I no, taka obawa m, narastała, czy, czy w dobry sposób powiem to, co mam do powiedzenia. Pytam o, zapytałem o te osobiste doświadczenia, ponieważ dzisiaj będziemy mówili na temat sądu Bożego. To też budzi pewne skojarzenia różnych ludzi. Zazwyczaj, kiedy się pyta o to osoby religijne, to chyba większość z nich no, wyraża pewien strach i pewną obawę. Jest to pewna emocja obawy. Jeżeli się pyta osoby niereligijne, to wzruszają ramionami i mówią, jaki sąd. To nie jest jakaś rzeczywistość, która czeka człowieka, to jest wymysł religijny. Ale w tym kontekście, oczywiście z perspektywy osoby wierzącej, zadaję sobie czasem takie pytanie, które chciałbym teraz Wam przekazać. Czy wszechwiedzącemu Bogu potrzebny jest sąd? A jeżeli nie, to. Jaki jest sens sądu? Wydaje mi się, że tak, zdecydowanie tak. Sam, sam proces sądowy w przypadku chrześcijan, w przypadku osób, które oddają życie Chrystusowi albo odrzucają Chrystusa. Zresztą tutaj można nawiązać króciutko do fragmentu z drugiego listu do Koryntian, piąty rozdział werset 10, gdzie jest napisane. Że wszyscy musimy stanąć przed sądem chrystusowym. Więc chociaż tutaj na tym, przed tym ziemskim sądem nie staniemy, tak wszyscy musimy stanąć przed chrystusowym sądem. Moje rozumienie jest takie, że jak najbardziej ten sąd jest Bogu potrzebny, ponieważ istoty niebiańskie czy sami ludzie, którzy będą zbawieni i nawet ci, którzy będą potępieni, mają prawo dokonać oceny Bożych rządów. I wydaje mi się, że z tym jest związany Sąd Boży. Ponieważ proces zbawienia, sposób, sposób wykonania czy udzielenia łaski, prowadzenia ludzi ku temu, no, no podlega pewnemu, pewnemu osądowi, i wydaje się, że Bóg, jako wykonawca tego, chciałby być osądzony również. Zresztą mamy takie wersety, które wskazują, że każdy język wyzna, sprawiedliwe są wyroki Twoje o Boże. więc wydaje mi się, że Bóg nawet tego oczekuje. Ja właśnie teraz przypominam sobie taki moment w moim życiu, kiedy byłem, kiedy miałem być w sądzie jako pokrzywdzona osoba, i powiem Wam, że to był taki moment, kiedy ja czekałem na ten sąd. Czekałem z niecierpliwością, ponieważ dotyczyła to mojego sąsiada, który mi groził, i od wyroku sądu zależało jakby moje bezpieczeństwo. I powiem Wam, że nie bałem się, wręcz czekałem na ten moment, kiedy będzie sąd, bo decyzją tego sądu było to, że ten człowiek został wymeldowany z tego miejsca, musiał to miejsce opuścić i ja się poczułem, ja i rodzina moja a poczuliśmy się bezpieczni, więc myślę, ten sąd potrzebują ludzie sprawiedliwi. Przecież zapadło tyle już niesprawiedliwych wyroków bo w okresie średniowiecza, prawda? Ludzie wierzący byli podejrzewani o różne rzeczy i zapadały niesprawiedliwe wyroki i Boży Sąd te, te wyroki niejako Musi odwołać, tak? Musi objawić, że lud Boży był sprawiedliwy. I też to, że, że Pan Bóg cały czas, kiedy działa, a podejrzewany jest właśnie też o niesprawiedliwość, cały czas działa w sposób sprawiedliwy. To jest ciekawa myśl. Podmiotem sądu Bożego będzie sam Bóg. No może budzić. Pewne pytania, ale wierzę, że w trakcie naszego studium, kiedy będziemy analizować różne fazy sądu ostatecznego, co też jest pewną ciekawą informacją, że sąd Boży składa się z kilku faz, z kilku etapów. Myślę, że na podstawie Biblii wykażemy, że faktycznie to jest sąd, któremu podlegać będzie sam Bóg, ale oczywiście także pod podsądnymi będą. Będą też ludzie. Zapraszam do otworzenia Ewangelii Mateusza 25 rozdziału 36 do 41 wiersza i prosiłbym o przeczytanie tych słów. Czytam fragment z Ewangelii Mateusza. Byłem nagi, a przyodzieliście mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie. Kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Cię pić? A kiedy widzieliśmy Cię przechodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym, albo w więzieniu i przychodziliśmy do Ciebie? A król odpowiadając powiem, Zaprawdę powiadam Wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Dziękuję. Ja może uzupełnię jeszcze słowami drugiego listu do Koryntian 5, rozdziału 10 wiersza. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, Dokonane w ciele, dobre czy złe? Czy nie jest to pewnym paradoksem, że tutaj i apostoł Paweł, a przede wszystkim Pan Jezus mówią na temat uczynków ludzi jako kryterium sądu, ocenienia ich jako dobrych, złych, a Pismo Święte bardzo wyraźnie naucza o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę? I nawet jak akcentuje apostoł Paweł, nie z uczynków, jak pogodzić te dwie kwestie? No właśnie, myśląc o sądzie, powinniśmy pamiętać o tym, co wspomniałeś tutaj, Remku, że jesteśmy zbawieni z łaski. Usprawiedliwieni z wiary, jaką mamy przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa, ale. Sądzeni będziemy z tego, jakie było nasze życie, z tych uczynków. Tutaj przeczytaliśmy w Ewangelii Mateusza o tych osobach, które tak szczerze były oddane każdej osobie, którą spotkały. I te osoby, które gdzieś tam nakarmiły, przygarnęły, odziały. Więc to są takie przykłady osób, które zareagowały na dobroć Chrystusa. I odwdzięczyły się innym osobom. Pokazały w działaniu miłość Chrystusa, która, jak wiemy, jest takim balsamem na nasze serce, na, nasze, na nasz zły charakter. Kiedy jesteśmy z Chrystusem, jesteśmy przodziani Jego sprawiedliwością. Przyjmujemy Jego usprawiedliwienie i przyjmujemy to zbawienie z łaski. I to jest coś, co jest piękne w momencie, kiedy zderzamy się z takim właśnie tematem, jak, jak sąd, że jesteśmy sądzeni według tego, jak żyjemy, bo wtedy możemy być pewni, że jesteśmy po tej dobrej stronie. Musimy mieć również świadomość tego, że Bóg w swojej łaskawości oddał życie za każdego człowieka, natomiast, no nie każdy będzie zbawiony, bo choć łaska jest udzielona, nie każdy z tego daru łaski zechce skorzystać. To jest smutne. Wiara jest czymś, co nas prowadzi do, do tej łaski, do Królestwa Bożego. Jest taki przepiękny werset w 14 rozdziale Ewangelii Jana, szósty wiersz, jestem drogą prawdą i życiem, Pan Jezus mówi o sobie, więc to jest ta wiara, która nas do tego prowadzi. Natomiast uczynki będą weryfikowały, jaka jest jakość tej wiary. Bo pamiętajmy również o tym, o tym że demony wierzą. Ale dla demonów już, dla, tych, dla tego przeciwnika Bożego, jego armii nie ma, nie ma ratunku, nie ma, nie ma odwrotu. Więc ta jakość wiary będzie oceniona po uczynkach. Dlatego to, co Beata powiedziała, również jest istotne, że te uczynki będą poddane weryfikacji na ich podstawie, to co chociażby to w Ewangelii Mateusza jest zapisane. Pan Bóg oceni, prawda, czy, czy to miejsce jest przy Nim w Królestwie Bożym, czy wybraliśmy swoją drogę. Czyli kryterium będzie nie będzie wiara deklaratywna, ale wiara w praktyce. I to ciekawe, że w praktyce odnoszącej się do bardzo przyziemnych spraw. Będzie poddawana też y, motywacja tych, y, tych tak. działań, uh -huh. tak? Tych uczynków, jeżeli tak określamy, to działanie jako uczynki, bo my wiemy, że Ewangelia Mateusza również mówi o tych, którzy przychodzili, uh -huh. na kar karmili, odwiedzali w więzieniu, ale mówi, ja cię nie znam, uh -huh, tak? tak? Więc tutaj uh -huh. może powiedzieć, są i tacy, i tacy. I faktycznie my obecnie y, jakby moralnie mamy tą świadomość, że jesteśmy tak naprawdę oceniani też, jakie jest nasze przeznaczenie. No, dziękuję. Ja dodam może jeszcze to, że Paweł powiedział, że choćbym miał wiar, choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi i tak dalej, i tak dalej, ale nie miałbym miłości, to byłbym nikim, prawda? I myślę, że te dwie grupy ludzi to są jedni, którzy mają tą miłość i ją objawili w swoim życiu i nie myślą kategoriami uczynku, bo kiedy Jezus im to mówi, oni nawet reagują takim zdziwieniem: Panie, kiedy żeśmy to czynili, prawda? Nie mają świadomości, sobie nie zapisywali mhm. gdzieś w rubryce, a dzisiaj pomogłem niewidomemu przejść przez ulicę, tak? A w środę o godzinie 20 zaniosłem mojej sąsiadce. Pod drzwi zakupy, tak? więc, Panie Boże, tutaj jest to wszystko, co zrobiłem, proszę bardzo. Oni nie prowadzili żadnych zapisków, kiedy Jezus im to mówi, są zdziwieni. Panie, kiedy ci widzieliśmy głodnym, kiedy spragnionym, kiedy byliśmy u ciebie w więzieniu? I oni działali z pobudek miłości, okazując pomoc tam, gdzie y, tą pomoc można było okazać. Y, po prostu objawili miłość, mieli miłość, a tamcy. Tamci drudzy no nie mają tej miłości i, i byli ślepi na, na, na potrzeby ludzi, których spotykali na swojej drodze. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Postawiliśmy pewnego rodzaju <laughs> podstawy sądu, a teraz będziemy chcieli prześledzić jego przebieg. Pierwsza faza sądu, która jest nazywana sądem przedadwentowym czy fazą zaoczną, jest. Opisana przede wszystkim w starotestamentowej księdze Daniela, w siódmym rozdziale. Tutaj od 9 do 14 wiersza. Też może, Grzegorzu, poprosiłbym Cię o przeczytanie. Czytam według przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Patrzę, ustawiono trony. Zajął miejsce odwieczne. Jego szata była biała jak śnieg. Włosy na głowie, jak czysta wełna. Jego tronniczym płomieniem ognia, koła tronu jak płonący ogień. Rzeka ognia wypływała z niego. Służyło mi tu tysiąc tysięcy, stało przed nim dziesięć tysięcy razy dziesięć tysięcy. Sąd zajął miejsce i rozwinięto zwoje. Moją uwagę przykuł dźwięk wyniosłych słów, które wypowiadał róg, w końcu zobaczyłem, że bestia zabito, a jej ciało zniszczono. Rzucono je w ogień na spalenie. Pozostałym bestiom też odebrano władzę, lecz przedłużono im życie do wyznaczonego okresu i ustalonego czasu. Przyglądałem się dalej i widzę, na obłokach niebios przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego, przyprowadzili Go do Niego. Wtedy dano Mu władzę i chwałę i rozpoczął panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, nieprzemijającą, Jego panowanie niezniszczelne. Dziękuję bardzo. No, oczywiście... Na temat tej fazy sądu moglibyśmy mówić dużo i obszernie, i pewnie chociażby ten tekst wywołuje pewne pytania. Oczywiście też, no, znając proroctwa, możemy też wyznaczyć datę początku tej fazy sądu na rok 1844, ale drodzy chciałbym się skupić na samej istocie tego, tego sądu to jest w czasie tej fazy sądu oceniany, osądzany i jakie efekty mogą być tej fazy sądu. Ja to tłumaczę w taki prosty sposób. Ja byłem pytany przez moich kolegów z innych kościołów ewangelicznych, no jak, jaki sąd przedadwentowy, o czym wy, adwentyści, mówicie, a jeszcze jak usłyszą sąd śledczy, jak to kiedyś mawialiśmy, no to w ogóle wrażają zdziwienie. Ja mówię, to jest wszystko bardzo proste. Jezus powiedział, że przychodzi, oto przychodzę, a zapłata moja jest ze mną, aby oddać każdemu według uczynków Jego. Czyli kiedy Jezus powraca, są pewne decyzje już podjęte. Tak? Chociażby to, kto zmartwychwstanie w pierwszym zmartwychwstaniu. To jest bardzo istotne. Pismo Święte zawsze łączy Jego przyjście z pierwszym zmartwychwstaniem. I powiedziane jest, że błogosławiony Święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Więc gdzieś zapadły decyzje, przed przyjściem Jezusa, chociażby kto zmartwychwstanie, kto nie, prawda? Więc jakby logika i Ewangelia pokazuje, że taki sąd przedadwentowy, niezależnie jaką przyjmiemy datę, on musi mieć miejsce właśnie zanim tutaj Chrystus się na tym świecie pojawi. No może tak. tylko, przepraszam, zdanie no. do tego, co Mariusz powiedział. Oczywiście to głównie jest zorientowane na sprawiedliwych, bo oni będą podczas przyjścia Jezusa, jakby już nagrodzeni w, jakim, w jakiś sposób, zabrani, zabrani do Boga na tysiąc lat i to będzie kolejna faza. No dobrze, to jeszcze mam kilka pytań, które mi się pojawiają. Po pierwsze, księgi. No my z dzisiejszych realiów sądowniczych wiemy, że księgi, czy inaczej akta sprawy, zawierają. Wszelkie informacje na temat tej sprawy, zeznania świadków, dowody rzeczowe, y, jakieś opinie specjalistów. Tego typu dokumentacje, ale co w tych księgach, które Bóg ma podczas sądu, które zostały to opisane, co tam może w nich być? Nigdy tego jeszcze nie podejrzewam, może będzie okazja. <gry> Ja pamiętam właśnie tą moją sprawę, jako poszkodowanego w wyniku wypadku na rowerze i pamiętam, byłem zdziwiony, bo w sumie mały, mały incydent, ktoś we mnie uderza rowerem, prawda, ja ląduję w szpitalu. No, drobna rzecz, nic się złego nie zna. Pamiętam, że akta mojej sprawy były dosyć pokaźne i byłem zdziwiony, skąd tyle dokumentów. Okazało się, że są różnego rodzaju zeznania świadków, mm. jakaś opinia lekarza, zdjęcie radgnowskie mojego złamanego barku, prawda? Więc, więc być może, tak spodziewam się, że, że Bóg ma informacje o naszym życiu, o różnych naszych motywacjach, o skłonnościach, chociażby o to, czy w pewnym momencie uznaliśmy, przyjęliśmy ratunek, który nam oferuje w osobie Jezusa Chrystusa, więc czy stanąłem wyraźnie po stronie Jezusa, czy przyjąłem go jako swojego osobistego Zbawiciela i Pana, więc to, to w tych księgach, w tym rejestrze może Bożym, Będę tak prosto określił, bo nie wiem, czy to będą księgi, czy może dzisiaj mhm. raczej komputery. Mhm. Na pewno jest zarejestrowane Bóg nie może. Sąd Boży nie może wydać jakiegoś mylnego wyroku. To jest, to jest ciekawe, że tak naprawdę sprawą rozstrzygającą nie będzie śledzenie mnóstwa akt, nie będzie długi, nie będzie czytanego długiego aktu oskarżenia albo aktu obrony, tylko. To czy ktoś jest zapisany, mówiąc językiem biblijnym, w Księdze Żywota? Czyli czy uwierzył i wytrwał w wierze w Pana Jezusa, czy tego nie zrobił? Nigdy albo gdzieś y, stracił tę drogę. Tak? I, w który, I w którym momencie? Jeszcze... I być może jeszcze argumenty na to, że tak było, prawda? Bo trzeba to jeszcze wykazać, tak. że oczywiście że on przyjął, tak. że on trwał, być może kiedy to się stało, uh -huh. jakie były okoliczności, jakie wcześniej było nasze życie, no uh -huh. i co potem dobrego wydarzyło się. Jest jeszcze, jest jeszcze wizja Syna Człowieczego. Wiemy, że to jest Jezus, który jest w tej sytuacji, na tym sądzie, zarówno sędzią, jak też Adwokatem, jak i tym, który zapłacił karę za podsądnych. To jest niesamowite, to jest niesamowite, jak Bóg z całej swojej siły stoi po naszej stronie na tym sądzie. Ale chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Mówiliśmy o tym, że podsądnym będzie przede wszystkim Bóg. Kto tutaj będzie sądził Pana Boga? W tej części. Sądu ostatecznego. No jeszcze nie będzie tych sprawiedliwych w niebie, więc mhm. te istoty, które są w niebie w tej chwili. tysiące, tysięcy, tak. dziesiątki. aniołowie, tak. tysięcy, tak. Mhm. Żeby się przekonali o tym, że Bóg sprawiedliwie sądzi. Znaczy, ja, ja myślę, że właśnie jest wiele wątpliwości. Popatrzcie w obecnym świecie, jak, jakie są opinie o Bogu. Mhm. Bóg nie ma, przepraszam, Bóg nie ma zbyt dobrych notowań powszechnie. Myślę, że większość ludzi w tym świecie ma duże wątpliwości co do jego charakteru, do jego działań. Wielu by go gdzieś tam oskarżyło, posadziło, a nawet skazało bez, bez sądu, prawda? Więc naprawdę ten sąd jest potrzebny, by objawić ten prawdziwy Boży charakter. I to, że Pan Bóg przez całą historię po prostu postępował z nami fair. To jest, myślę, ważne, by dowieść do tego przed całym wszechświatem, bo te wątpliwości też może są. I w Pamiętajmy Wiesz, też, że jedynym, który może wyniknąć w myśli i prawdziwe intencje, jest tylko Bóg. Ja jeszcze może dodam tutaj odnośnie tej idei sądu przedadwentowego, że to jest ten chyba najważniejszy dla nas, jako ludzi mhm. cały etap tego Bożego sądu. Bo faktycznie podczas tego przedawentowego sądu, tak naprawdę jest no, waży się losy, tak naprawdę każdego z nas. To jest bardzo ważny etap dla Boga, oczywiście. Ale ja bym tutaj położyła bardzo duży jakby nacisk na to, że ta idea tego sądu przedawentowego jest. Przede wszystkim bardzo piękna i pozytywna dla nas, jako tak. ludzi. My nie musimy się absolutnie bać, chociaż tak jak powiedzieliśmy na samym początku, po otrzymaniu wezwania, czy to jako świadek w procesie sądowym, czy to jako osoba oskarżona, czy jako osoba pokrzywdzona, zawsze to budzi jakieś emocje. Tutaj może powiedzieć, jako ludzie wierzący w tej w, em, idei sądu przedadwentowego, o czym wielokrotnie Biblia mówi, em, oczywiście rodzą się te emocje, ale one mogą być naprawdę em, taką zasadą w naszym życiu, że my nie musimy absolutnie się bać całego tego procesu sądzenia ludzi. I to jest bardzo dobra wiadomość. Mamy kolejną fazę sądu. Ja troszkę streszczę panoramę wydarzeń. Przychodzi Pan Jezus, a następuje zmartwychwstanie. Pismo Święte mówi o tym, że następuje zmartwychwstanie ludzi nazywanych sprawiedliwymi, czyli tych, którzy będą zbawieni. A ci ludzie są zabierani do nieba. I teraz przeczytam o tej kolejnej fazie sądu, to jest Księga Apokalipsy, 20 rozdział i czwarty wiersz. I widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu, ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat. Właśnie od tej ostatniej frazy ta faza sądu jest nazywana sądem milenijnym. Znowu pojawia się pytanie jaki sens jest tej części sądu jeżeli już Wcześniej zostało zadecydowane, kto będzie zbawiony, a kto nie. Może jeszcze taka ogólna uwaga: że Bóg mógłby, ale autorytatywnie nie podejmuje decyzji, nie wydaje rozkazu, że ma być tak. Ja teraz przychodzę na Ziemię, zabieram sprawiedliwych. Bóg poddaje. O sądowi, czyny ludzkie, Bóg sam poddaje się temu osądowi i to jest niesamowite w przypadku każdej fazy sądu. Natomiast tutaj, gdy mówimy o tych, o tych sprawiedliwych, mówimy o tym milenium, ja pozwolę sobie tutaj wywołać fragment z pierwszego listu do Koryntian, szósty rozdział, wiersz drugi i trzeci. Zapomnieliście, że to święci będą sędziami świata, jeśli więc świat ma być przez was sądzony, to czy nie stać was na zajęcie się sprawami pomniejszymi, czy nie wiecie, że będziemy sądzić aniołów, Czym zatem są sprawy tego życia? I to jest ten okres, kiedy będziemy mieli prawo przyjść do Pana Boga i zapytać, chociażby, prawda? Ja, ja mam już pytanie ułożone, jak to, jak to było z zaistnieniem grzechów w niebie, na przykład. Nie rozumiem tego i pewnie nie zrozumiem tutaj na Ziemi, ale załóżmy, pozwólcie, że taki przykład. Mariusz przyjdzie. Do Pana Boga i zapyta, dlaczego mnie nie ma w niebie. A Pan mu powie: No ale zaraz, zaraz. No to było niby w porządku, to lub tamto, ale tutaj kilka rzeczy było nie w porządku, więc będziemy dokonywali osądu i powiemy: Boże, sprawiedliwe są Twoje wyroki. Tak, rozumiem teraz, nie rozumiałem tego wcześniej. Więc my dokonamy być może oceny, będziemy mieli prawo, aby, aby pewne rzeczy zweryfikować w kontekście może osób nam bliskich. Dlaczego ich tam nie ma w niebie? Dlaczego niektóre osoby są. I w kontekście tych wyroków, które wydał Pan, Pan Bóg. Z tym, że nie zweryfikujemy, jakby e, Bożej oceny, tylko nasze myślenie, prawdopodobnie. Tak, ale tak. nie zweryfikacji. Ja mam też wątpliwości co do wielu ludzi. Zdarzyło się już tak, że często kogoś bardzo. Wysoko ceniłem, a potem ta osoba mnie zawiodła. Okazało się, że, że życie nie jest takie, jakie myślałem. Ale były odwrotne sytuacje, kiedy od początku byłem tylko uprzedzony i o nim źle myślałem, o jego rzucił chrześcijańskim. A potem okazało się, że, że rozczarował mnie w tym pozytywnym sensie. Myślę, że to ten będzie właśnie ten, ten czas, kiedy Bóg nas przekona, że jego sądy są sprawiedliwe. Tak, moment, moment przyjścia Pana Jezusa i zgromadzenia wszystkich tych, którzy będą zbawieni, będzie momentem wielu pytań. To będzie taki też czas apelacji, tak? Boże apeluje dla dla, do Ciebie, dlaczego nie ma kogoś z mojej rodziny. To był taki dobry człowiek. I wtedy Bóg będzie odpowiadał na te apelacje, pokazując i odpowiadając na różne pytania i wątpliwości. I znowu, w tej części sądu znowu sądzonym jest Bóg przez ludzi zbawionych, żeby potwierdzić pełną Jego sprawiedliwość. Mamy kolejną część sądu. Kończy się tysiąc lat. I znów tak skracając treść Pisma Świętego. Jezus i zbawieni wracają na ziemię. Następuje... To, co nazywa się drugim zmartwychwstaniem osób, które niestety nie będą zbawione. I to jest kolejna faza sądu. Tak chociażby ilustruje ją drugi list Piotra, drugi rozdział od czwartego do szóstego wiersza. Także poproszę o przeczytanie. Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli. Lecz strąciwszy do Otchłani, umieścił ich w mrocznych lochach, aby byli zachowani na sąd. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Miasta Sodomem i Gomorę spalił do dna i na zagładę skazał jako przykład dla tych, którzy by mieli wieść życie bezbożne. Dziękuję bardzo. Dwa starotestamentowe przykłady kary dla ludzi, którzy trwali w grzechu: Sodoma i Gomora i Potop. Co ciekawe, oba te przypadki, oba te wypadki, oprócz tego, że są ilustracją kary, którą poniosą ci, którzy trwali w grzechu. To także trochę w formie przypominają, czy zapowiadają to, co jeszcze będzie. Świat starożytny, przedpotopowy został całkowicie zatopiony. A Sodoma i Gomora, no dzisiaj jest piękną ilustracją, ponieważ na miejscu tych dwóch miast, dziś, tak jak się uważa, jest Morze Martwe. W którym nie dlatego tak się nazywa, dlatego, że nie ma. Absolutnie życia, ale zastanawiając się nad tą częścią sądu, kiedy osoby, które nie będą zbawione, oczywiście też usłyszą, dlaczego nie zostały zbawione. Czy nie przeczy to charakterowi Boga, który jest miłością? No I znowu wywołam to, co było wcześniej powiedziane, jeśli to by było autorytatywne, byłby to rozkaz Boga. Rzeczywiście wiele istot w tym ludziom mieliby prawo do tego, żeby podważyć te rozkazy, ale Bóg znowu poddaje się osądowi. I to ludzie tak naprawdę wydają osąd. Nie boli to, gdy słyszę w dzisiejszych czasach, że ludzie dokonują bardzo niesprawiedliwego osądu Boga, chociaż nie mają pewnych faktów, ale takie prawo sądu będzie dane w pewnym momencie. I być może wypadałoby poczekać na ten okres, kiedy to będzie dane. Podobnie w stosunku do ludzi. My dokonujemy bardzo autorytatywnie czasami osądu człowieka w dzisiejszych czasach, i znowu będzie taki, taki czas, kiedy będzie można dokonać takiego osądu. Ta druga faza, i moment, kiedy wchodzimy w tę trzecią fazę, tutaj nie wymieniliśmy tej istoty i jego armii, ale również diabeł jest osądzony. Jego aniołowie, naśladowcy. Pytanie: jakby miało się to skończyć? Czy Bóg miałby wiecznie obserwować tych, którzy nie zasłużyli na niebo, cierpią? Wydaje się to najbardziej chyba miłosiernym wyrokiem, że chociażby ci sodomici nie cierpią do dzisiejszego dnia. To się skończyło bardzo szybko. Jest wspomnienie tych wydarzeń, ale Bóg się nie pastwi nad, nad tymi, którzy odrzucili go. Tutaj myślę, że jest taki jeszcze. Ważna kwestia, bo też funkcjonuje w chrześcijaństwie takie pojęcie uniwersalizmu zbawienia. Są ludzie przekonani, właśnie, że ponieważ Bóg jest miłością, Bóg jest tak bogaty tak, w łaskę, że i tak w końcu wszystkich ludzi zbawi. Nawet nazywane jest to taką totalną nadzieją. Tak to funkcjonuje w teologii. Ja osobiście miałem przywilej znać księdza profesora. Kreniewicza z Kulu, który był no, jednym z takich wybitnych katolickich teologów, który właśnie taki kierunek teologii reprezentował. Śmiejas rozmawiali, I on mówi, pastorze, ja odrzucam piekło, odrzucam czyściec, ale wierzę w to, że Bóg i tak wszystkich zbawi. Jezus umarł za wszystkich i w tym totalnym... Yy, Bożym planie Bóg i tak wszystkich zbawi. No ja się mocno nie zgadzałem, ja się wskazywałem na takie teksty ze Starego, z Nowego Testamentu, że jednak Bóg pełen miłości, pełen łaski a dał nam wolną wolę i tą wolę, wolną wolę pozostawi. My możemy wybrać jako ludzie, czy chcemy być z Bogiem, czy nie. I Pan Bóg do końca tą naszą wolę uszanuje, więc uszanuje także decyzje tych ludzi, którzy po prostu nie chcieli być z Bogiem. I żadna krzywda im się nie stanie. Bóg do końca szanuje ich wybór. Patrząc na tę fazę sądu, również na tę fazę sądu, na ten cały proces sądowy i czytając no, chociażby o tym, że Bóg zniszczył Sodomę i Gomorę, zniszczył świat przedpotopowy. Kiedy tak analizujemy pewne, pewne fragmenty Pisma Świętego, Łączymy to w całość. To również widzimy, że w tej fazie tego sądu również jest to połączenie Boga jako Boga miłosiernego i sprawiedliwego. Tak naprawdę te dwie cechy, Bóg sprawiedliwy i Bóg miłosierny, one się łączą na każdym etapie całego tego procesu. Jeżeli mówiliśmy o tym w sądzie przedadwentowym, w w sądzie milenijnym i teraz w tym takim, można powiedzieć, sądzie prawie ostatecznym, tak? Czyli mamy Boga, który jest Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym. I Bóg robi wszystko, albo pokazuje, że zrobił wszystko, żeby uratować ludzkość od wiecznej zguby. I to największym kosztem. Jedno zdanie, bo chciałbym to bardzo mocno wyartykułować. Że śmierć niesprawiedliwych nie będzie wynikiem Bożego Działania, ale decyzji ludzi. To Mariusz powiedział, ale to trzeba mocno podkreślić i pozwolę sobie tutaj przypomnieć fragment z drugiego listu Pawła do Tesalonicza, pierwszy rozdział, wiersz ósmy i dziewiąty. W płomieniu ognia wymierzając karę tym, którzy nie uznali Boga oraz tym, którzy odmawiają posłuszeństwa dobrej nowinie naszego Pana. Zostaną oni skazani na wieczną zgubę z dala od obecności Pana oraz potęgi Jego chwały. Wynika z tego, że tu nie jest powiedziane, że grzesznicy umrą. Grzesznicy będą zbawieni, ale grzesznicy też umrą. Natomiast umrą ci, którzy odrzucili ten ratunek Boży. I to, jest Boża, to, to nie jest Boża decyzja, to jest ludzka decyzja, którą. Sami mieli prawo podjąć. To i dodam, że ten właśnie tekst, który przytoczyłeś, jest najbardziej nielubianym i nieznanym tekstem w różnych społecznościach ewangelicznych. Bo tam jest umowa jeszcze, że to Jezus tego sądu dokona, więc kompletnie niektórzy tego tekstu nie mogą zrozumieć i chcieliby, żeby nie było go w Biblii, a jednak on jest, pokazuje te dwie strony charakteru Boga, Jezusa. Miłosiernego, ale też do końca sprawiedliwego. Dziękuję bardzo, oczywiście. Sam fakt, też sposobu wymierzenia zapłaty, mówiąc biblijnym językiem, jest także aktem Bożego Miłosierdzia. To, co nazywa Biblia drugą śmiercią, czyli unicestwieniem, anihilacją, jest także pewnym wyrazem Bożego Miłosierdzia. No, gdybyśmy byli uniwersalistami, no spróbujmy sobie wyobrazić, też. Ludzi grzesznych, którzy znaleźliby się na wieki w Królestwie Bożym. Ich samopoczucie, ich relacje z innymi to byłoby i dla nich pewnym obciążeniem, ale przede wszystkim także dla zbawionych. Wyobraźmy sobie także, ponieważ też istnieją takie koncepcje tej drugiej szansy, dawanej człowiekowi przez jakiś okres czasu tysiącleciu chociażby milenii, milenijnym też ciekawe bo to tak mogłoby się z takim kultatorstwem też wiązać tu żyje tak jak chce ale kiedy będzie milenium czy inny okres to wtedy się tak mówiąc kolokwialnie zepnę żeby a, zasłużyć na zbawienie że bo nie będzie diabła jeszcze no tak dodać to. no tak ale biblia mówi że mamy jedno życie które Bóg nam daje, żebyśmy dobrze je wykorzystali. Chociażby powołując się na Salomona, na jego księgę Kocheleta, pisze do ludzi, którzy są w, na starcie swojego życia. Raduj się, młodzieńcze, w swojej młodości. Bądź dobrej myśli, póki jesteś młody. Postępuj tak, jak każe ci serce. Używaj tego, czego pragną Twoje oczy. Piękna wizja, prawda? Mhm. I Rób co chcesz. Rób co chcesz. Ale Salomon dopowiada: Lecz wiedz, że ta, za to wszystko Bóg Cię pozwie na sąd. I cała ta księga kończy się takim przesłaniem: wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga, przestrzega Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Oczywiście, tak jak mówiliśmy wcześniej, jest Boża łaska, która może przykryć wiele szczerze wyznanych grzechów, wszystkie szczerze wyznane grzechy, ale jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za nasze życie. Dzisiaj mówiliśmy o Bożym Sądzie. Przede wszystkim Sąd jest objawieniem Bożej Sprawiedliwości. W różnych etapach różne istoty na podstawie Możliwości zbadania wszelkich o, czynów i myśli ludzi mogą przekonać się o Bożej sprawiedliwości. Oczywiście też Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Tak jak mówią te najsłynniejsze słowa Biblii, że każdy, kto wierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Że Jezus przyszedł nie po to, aby ktokolwiek zginął, ale każdy, kto w niego wierzy, będzie miał życie wieczne. I o tym warto pamiętać, myśląc o Bożym sądzie. Chciałbym także zaprosić na kolejne studium, które będzie nosiło tytuł Wszystko nowym czynie i będzie opowiadało o tej rzeczywistości w przyszłości, w której będą zbawieni. O Królestwie Bożym, o życiu wiecznym. To będzie naprawdę. Bardzo inspirujące i bardzo ciekawe studium. Dziękując wszystkim za oglądanie, i dziękując Wam za udział, chciałbym też, abyśmy pomodlili się kończąc dzisiejsze studium. Łaskawy Boże Ojcze, tak wiele bardzo ważnych i cennych myśli mogliśmy przeczytać z Twojego słowa, mogliśmy rozmawiać. O całym tym procesie osądzenia, sądzenia. I chcemy bardzo Tobie podziękować, że Ty uczyniłaś wszystko, by uratować ludzkość od wiecznej zguby. Dziękujemy, Panie Boże, za śmierć Jezusa Chrystusa. Dziękujemy również za Twoje cudowne cechy że jesteś Bogiem miłosiernym i sprawiedliwym. I że nie my, jako osoby, grzeszne osoby, kiedy przychodzimy do Ciebie, możemy w pełni szukać ratunku na grzech. I Ty, Panie, uczyniłeś wszystko, żeby nam pomóc. Tak jak wyrwałeś z miasta Sodomy i Gomory sprawiedliwego lota, Udręczonego przez różne sytuacje w tym mieście. Tak też, Panie, każdego sprawiedliwego, możesz właśnie uszczęśliwić szatą sprawiedliwości Jezusa Chrystusa. I dziękujemy za taki ratunek, dziękujemy za taką nadzieję. W imieniu Jezusa, amen. Amen, amen.